co my w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla was nową serię na tym kanale. Wszystko polega na tym, że ja zrobiłam na mapie 8 zdjęć i Rafał zrobił 8. I teraz będziemy musieli odgadnąć, w którym miejscu zostały one zrobione. Oczywiście będziemy rywalizować na punkty. Pierwsze 4 zdjęcia będzie to 1 punkt. Kolejne 4 zdjęcia będą punktowane podwójnie. Tutaj muszę jeszcze powiedzieć o tym, że pomysł wzięliśmy od Cyphera Pikeya. Oczywiście jego odcinek znajdziecie w opisie. Także widzowie, zaczynamy. Ewela, chcesz zacząć? Tak, i ja tutaj musicie za mnie mocno trzymać kciuki, bo jak wiecie, ja nie grałam w Fortnite'a i ja totalnie nie wiem, gdzie jaka miejscówka jest. Także moje pierwsze zdjęcie tak właśnie wygląda i mam 2 minuty, żeby znaleźć to miejsce na mapie. I tutaj mamy właśnie pustynię, mamy morze, mamy jakiś taki mały domek i ja, tak wiecie, bardzo się nie znam na miejscówkach, ale wydaje mi się, że to może być tutaj. Jak to nie będzie tutaj, to znaczy, że straciłam cały czas i przegrałam. Jak możecie zobaczyć, mamy odpaloną grawitację, żebyśmy mogli dojść w każde miejsce w razie czego. No i tak jak Ewela powiedziała, mamy 2 minuty na znalezienie tej lokacji. Ta lokacja, której szuka Ewelina, no to jest to lokacja ode mnie. Ja będę drugi w kolejce, także będziemy na zmianę. Proszę liczyć mi czas. Ja tutaj, mi dużo na pewno czasu zajmie dojść na tych spajderkach. Ale Rafa, ty już pewnie wiesz, czy to jest to miejsce, czy nie. No ja je przygotowałem, Ewela, więc... No właśnie, ale o to mi chodzi, czy dobrze odgadłam, bo jak nie, to straciłam cały czas i to znaczy, że pierwsze punkty niestety są na koncie nie wiem, moim. Pamiętaj, żeby tak w tym samym miejscu stanąć, żeby to na pewno było, że to jest ten domek. Już widzę, że to jest właśnie to. Już tutaj idę, czyli tak pod kątem tutaj, dobra. Także wydaje mi się, że punkciki już są na koncie Eweli. I tutaj musimy zaznaczyć, że Rafał wziął pod uwagę to, że ja nie znam mapki i dał mi tutaj trochę fory. I to zdjęcie jest zrobione gdzieś... Ej, czemu tu nie ma samochodu? Rozwalił Rafa samochód, żebym się nie skapła. Jak mogliście zobaczyć, Ewelina ma trochę łatwiej, dlatego że Ewelina długo nie grała. I jak wiecie, no nagrywamy chyba, to jest nasz 10. odcinek. Teraz lecimy i ja mam tutaj oczywiście czas start, budka telefoniczna niebieska, no bez problemów. Wy możecie napisać w komentarzu teraz, w ogóle właśnie, piszcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i piszcie przy jakiej lokacji to jest. Ja już wiem, gdzie to jest. W miarę łatwe Ewela to dała, no bo to jest nowa miejscówka, która została wprowadzona. Jest to gdzieś tutaj oczywiście na tilte. Rafał mówi, że w miarę łatwe. Po kolei jest ułożone od najłatwiejszego do najtrudniejszego. A chciałam ci powiedzieć, że to jest 1 na 8, także... Czyli będzie coraz trudniej. Oczywiście później te rzeczy będą punktowane razy 2. To się kolejne 4 zdjęcia. Także czas leci, jak możecie zobaczyć. Mam nadzieję w ogóle, że zdołam tam dojść. Tak szczerze też bym się bała o to. Z moimi tutaj zdolnościami manualnymi to na pewno do połowy miejscówek. To może ja w ogóle nie idę z tobą, tylko zostanę, żebym miała później łatwiej. Nie, 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 zapraszam za mną. Okej, ja już jestem bardzo blisko. Oczywiście jest to budka na Tilted Towers. Jest ona tutaj na dole. Już wam pokazuję, gdzie ona dokładnie jest. Jest ona zlokalizowana dokładnie w tym miejscu. Tylko gdzie jest budka? Tu jest budka. Tak jest, czyli to jest zdjęcie. Można powiedzieć, że tak powinienem stanąć, żeby było idealnie. O, okay. Coś takiego. Ja idę tutaj, żeby potwierdzić i tak, brawo, punkcik dla ciebie. Kolejne zdjęcie to taki domek i ja już nawet bez patrzenia na mapę mogę powiedzieć, gdzie on jest. No to Ewela, prowadź samochód, dawaj, prowadź tam. Wiem, gdzie to jest, bo akurat jak spadałam na mapę, to widziałam ten domek. A tak to totalnie by to sprawiło mi duży problem. No i jestem ciekaw, czy w dobre miejsce zajedziesz, bo takich domków jest kilka. A czy ja wiem, w których okolicach on jest, a gdzie dokładnie, to nie, za bardzo. No i mogę ci powiedzieć, że jesteśmy blisko, ale no to nie jest tutaj. Ja, dobra, dzień dobry domku i to jest, mam nadzieję, że właśnie ten domek, Rafa, czy to jest ten domek? Tak. Tak, także kolejny punkcik dla mnie. Drugie podejście moje i teraz mam, no nie, Ewelina, no to jest po prostu za łatwo. Chociaż czekajcie, bo takich też jest kilka, ale wygląda na to, że chyba dokładnie patrzę w to miejsce. Ewela, możesz wziąć samochód? Ja tam lecę na spajderach. Wydaje mi się, że jest to tutaj, na blisko. Akurat się tak trafiło, że jesteśmy obok. Ewela, czy to jest to? Tak, to jest to, ale to jest chyba, nie ma kilka takich na mapie, to jest chyba jedyne. W sensie są mniejsze. Tutaj jest takie mniejsze bodajże gdzieś w tym miejscu. I wiecie, jak zbliżycie kamerę, no to różnie wygląda. Ale wygląda na to, że to jest to. Dajcie znać w komentarzu, czy wy od razu byście odgadli, gdzie są te miejscówki. A, no i właśnie co najważniejsze. 10 tysięcy łapek, robimy drugi odcinek z tej serii, ale cięższy. Dobra, tutaj kolejne zdjęcie. Rafał chyba chciał mi dać fury. Proszę wsiadać do mojej fury. Bo gdzie to jest na mapie? W sensie, w którą stronę to się jedzie? Tam, nawet widać tego gościa. Czy my musimy tam jechać? Nie, no nie musimy tam jechać. To nawet jakbym nie grała, to chyba bym wiedziała, gdzie to jest. Ja tutaj wam zdradzę, że chodziło dokładnie o to, że to było ostatnim zdjęciem. Nie wiem, dlaczego Ewelinie się to dało wcześniej, ale to miała dostać właśnie za 2 punkty. Jakby przegrywała to... Ale by było, byłoby, jakby nie widziała. O, i tu już będzie ciężej. Czyli tak, mamy slurpy, mamy kontener, mamy łowisko, plażę i to jest chyba taka zielona trawa, coś takiego, tak jak tutaj. Gdzie to może być? To może być albo tutaj, albo to może być
tutaj, bo mamy dwa takie podesty, trzy takie. Także nie wiem, ile mam czasu. Wygląda na to, że chyba mi ten czas ucieka coraz bardziej, więc lecimy. Ewela, czy ty chcesz jechać ze mną? Tak, tak, tak. Ja zaczęłam się zastanawiać, gdzie tu jest. Widzicie, Ewela sama nie wie, gdzie to jest. Mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobną miejscówką to może być to albo to, ale no... O, ty... Jeszcze nie zdążę. Powiem ci tyle, patrz dokładnie na te zdjęcia, bo ja dałam ci takie podpowiedzi, które są mało widoczne, ale mają duże znaczenie. Dobra, mam mało czasu, będę mógł chyba odwiedzić tylko jedną lokację. Także ciśniemy w tamto miejsce i wydaje mi się, że to będzie gdzieś przy kamieniu, takim przy fundamencie, gdzie występuje. Widzisz tam coś jeszcze na tym zdjęciu, oprócz kamienia, beczek i tego? Nie. A może coś tam jeszcze jest? Ale dobra, lecimy tu gdzieś, to będzie gdzieś tu chyba. Tak, to chyba będzie tutaj. Bo tu mamy taką trawę, mamy kontenery z beczkami i mamy... No dobra, punkcik dla mnie. Kolejne zdjęcie! I te na przyjemnym parku to są domki. Nie ma przyjemnego parku. Dawaj, dawaj, nie ma czasu. Wy możecie pisać, jaka to jest lokacja. Rafa, my tam nigdy nie latamy na tą miejscówkę. No zobacz, no masz na zielonej trawie to... Gdzieś w mieście. To jest tam, tam mi się wydaje, że tam trzeba lecieć. Że ten domek gdzieś jest tam. No podpowiem, że to nie jest tam. Czekajcie, to są góry jakieś. Ja nie wiem, czy są... Tu na pewno nie, bo tu nie ma takich domków. Tu jest niebieski jakiś domek, ale tu jest jeden domek, więc nie ma na pewno żółtego konia. Ale jest jeszcze takie duże miasto i w tym dużym mieście tle są góry właśnie. I... No dobra, no nie będziesz wiedzieć, no to, to... Na kampie tam? No nie wiem, no musisz pokazać, no ja na kampie, no to... Ale ja byłam przekonana, że tam mi to przypomina. Na wiecie co? Przyjemny park, domki na przyjemnym parku. W ogóle teraz na mapie jest mało już takich miejscówek ze zwykłymi domkami, nie? Także Ewela, to jest twoja ostateczna decyzja, bo już tutaj czas tyknął. Tak, lecimy tam. No ale no to ja ci z góry powiem, że nie jest to tam. Ewelinka, zapraszam cię dokładnie w to miejsce. To jest bodajże tutaj. Zapraszam cię dokładnie w to miejsce i już ci tą lokację pokażę. Okej, a więc widzowie, ja już jestem na tej miejscówce i jak możecie zobaczyć, ten domek jest dokładnie... W tym miejscu jest tutaj Ewelina. No nie udało ci się, bardzo mi przykro. 0 punktów. Oszukane to jest jakieś. Moje czwarte zdjęcie. Mamy tu, o nie, mamy tutaj toaletę, pokazane co jest w środku. Mamy tutaj drzewa, podest, czyli to gdzieś będzie dokładnie gdzieś tutaj, gdzieś w, w tej lokacji. Lecimy. To jest ciężkie, co? Pierwsze co sobie sprawdzimy to będzie ta woda tutaj, bo to może być gdzieś tutaj w kibelku. Tylko czy tutaj jest kibel? Chyba tutaj kibla nie ma. No i chyba tutaj źle mówię, że to jest w tym miejscu. Nie ma toalety, więc lecimy dalej. Nie wiem, ile mam czasu, tak szczerze. Chyba zegar tyka, ale na końcu odcinka na pewno się okaże, czy punkcik jest twój. W sumie to dopiero po złożeniu tego odcinka się okaże tak naprawdę, kto to wygrał. Tak, także oglądajcie do końca, widzowie. Dobra, lecimy i wydaje mi się, że to będzie na tym jeziorze, gdzieś tutaj. Dobra, lecimy w to miejsce i tu gdzieś powinien być kibel, tylko nie wiem, gdzie ten kibel jest, no. Ja tam zmierzam do ciebie. Tu jest toaleta. Ej, nie ma tej toalety, ale dymy. Boże, jak ja tu będę gdzieś obok. A jestem blisko? Podpowiedz mi, ja też ci podpowiadałem coś. Bardzo blisko. Także jest to, widzowie, gdzieś tutaj. Widać wodę, widać most, czyli już chyba wiem, gdzie to jest. To jest gdzieś tutaj. Bo tam jest jedno drzewo, drugie drzewo, most w tle, tylko nie ma tego kibla. Mi się wydaje, że albo kibel się nie zrespił, że go nie ma na kreatywny, no, na laboratorium. Ale dobra, obstawiam, że jest to gdzieś tutaj. Ewela, czy to jest prawda? Tak. A gdzie dokładnie? Chodź tutaj, pokaż. Będzie dokładnie to miejsce chwycone w ten sposób. Dokładnie! Brawo! Tutaj stał właśnie kibel, ale wzięli go na oczyszczenie, bo był zafajdany. Trzeba było, Ewelina, tam nie wchodzić. To nie jest tutaj? Nie, Ewelina, czas start. Lecimy, lecimy. Dobra, to jest tutaj. No dawaj, pokaż. Musisz dokładnie, wiesz, być w tym miejscu. Tutaj fajnie, bo blisko. Mam taką nadzieję, że tam, gdzie zaznaczyłam, to jest tam. Ale tam widać góry, także mi się wydaje, że to będzie właśnie tam. Bierzemy spajderki, już mi niezbyt dużo zostało. No dobra, no to tu od razu zaliczymy. To jest dokładnie to miejsce, czyli przy Tilted Towers. Oczywiście te drzewa na środku, także 2 punkty dla Eweli, bo to już są za 2 punkty. Teraz mamy trudne, ponieważ widzimy tylko i wyłącznie skałę. Jest tutaj krzak, drzewa i są barierki drewniane, więc chyba wiem, gdzie to jest. No gdzieś na dole mapy, bo na pewno to jest pustynia. Wytęż wzrok. Czy tam góra ta z tyłu strasznie daleko? Chyba tak, chyba o tą górę chodzi. Wytęż wzrok. No dobra, lecimy. Chyba wiem, gdzie to jest. W sensie gdzieś na dole mapy, ale muszę stanąć przy tym kaktusie. To jest najważniejsze. Lecimy.
wrzucimy dokładnie w to miejsce gdzieś tu. To będzie gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że sobie daliśmy trochę wysoko poprzeczkę tymi 2 minutami pod względem poruszania się po tej mapie. I lecę tam. Nie wiem, ile czasu mi zostało. Mam nadzieję, że to będzie zaliczone, ale mam nadzieję, że to najpierw znajdę. Tutaj na pewno to nie jest. Tu mamy pierwsze barierki. I wydaje mi się, że to jest na zakręcie gdzieś przy kamieniu. Tu jest taki kamień, tu jest krzak. Okej, okay, tu jest kamień, okej, okay, ale to nie jest tutaj. Tu jest kolejny kamień taki, ale to nie jest tutaj. I tu mamy kolejny kamień. I koło tego kamienia powinien być ten, ale to nie jest tutaj. Ja ci powiem jeszcze raz, popatrz na zdjęcie i wy też wzrok. Tam jest taka podpowiedź, żebyś od razu to znalazł. Jeszcze tutaj polecimy, no nie wiem, no gdzieś tutaj te barierki jeszcze powinny być. No lecę jeszcze tam w jedno miejsce. Możesz się poddać. No poddaję się, poddaję się. Wiem, że gdzieś to przy tej drodze, ale... w którym miejscu, nie wiem. Dobra, także zapraszam tutaj do mnie i to, co szukałeś, to jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Czyli ja w ogóle nie szukałem w tym miejscu, w którym powinienem. Czyli ty za daleko po prostu szukałeś. I tak jak mówiłeś, dobrze, miałeś rację, że na zakręcie mamy kaktusiki. Tu w ogóle, aha, bo tu nie ma asfaltu. Ej, to by była dobra podpowiedź, jakbym wiedział, że nie ma asfaltu, bo wtedy bym odrzucił całą tą drogę i poleciałbym tu. A ja myślałem, że ten asfalt jest tak jakby zakryty. 0 punktów. To nie zmienia faktu, że ja też jedną rundę przegrałam. Ale to zdjęcie to chyba każdy wie, gdzie to jest. Tylko zanim my tam dojdziemy, Rafał. No to odwróćmy się, ale ja ci powiem tak. To nie jest jedyne. To nie jest jedyne w Grotto. Postaraj się nie pomylić, bo jeśli się pomylisz, to 0 punktów. I teraz tak szczerze mam problem. Bo wiem, że widzę teraz, że na lewo coś jest. Jak będziemy zaglądać przez dziurkę, to jest coś żółtego. I tutaj mamy jakieś kamienie i jakieś deski. I Rafał leci od tej strony. Czy on chce mnie strollować? Tutaj na pewno nie. Czekajcie, czekajcie. Nie, tu jest jakieś wejście, ale to nie będzie to. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj od tej prawej strony. Tutaj na pewno nie. Idziemy zobaczyć tutaj to wejście. Mówisz o tym tutaj, u mnie? O tym tutaj, gdzie ja jestem na dole. I tak bardzo dobrze. Ale skąd wiesz, że to jest to, a to nie jest to prawe? Bo w prawej jest dokładnie takie samo. Tutaj jest ta deseczka, tutaj widać i to jest to. 2 punkty dla Eweli. Kolejne mamy tutaj morska miejscówka. 2 minuty mam na to czas start. Wiem, gdzie to chyba jest, chociaż nie do końca. Albo to jest przy naszym, przy terenie zimowym. Tak, to jest teren zimowy, bo tam jest śniegu trochę u góry. Chyba wiem, gdzie to jest. No to są chyba, no dokładnie. Dobrze, że jesteśmy w tym miejscu. I to jest dokładnie to miejsce. I tak szczerze to myślałem, że to jest jeszcze tu, na dole mapy. Bo tutaj jest podobna lokacja. Tylko ten śnieg mi pomógł, tam ta górka. Dlatego dodałam właśnie, bo to wiedziałam, że będziesz znał to jak własną kieszeń. Ocie, panie! Jakieś takie tutaj przy... Mamy pustynię, mamy jakiś słup, mamy jakieś miasteczko. Mapa alert. To musi być tutaj, gdzie chciałam wcześniej lecieć. No to zapraszamy. No jestem ciekaw. No tam jest na pewno dużo pokazane na tym zdjęciu, to jakby w tle. Nie, tak szczerze, to ja bardziej właśnie tutaj te miejscówki, no tam gdzie latamy. My tam mało kiedy jesteśmy na tych miejscówkach, nie? No tak, ale tu masz rozpoznanie po mapie, no nie? Więc nie jest aż takie ciężkie. Jak widzisz coś w tle, no to powinno to znaleźć. No i zobaczmy rzeczywiście, a ja tu nie widzę na razie żadnego słupa. Ewela, musisz popatrzeć na to zdjęcie. A to tutaj jest na tym drewnianym domku. Dobra, czy są 2 skrzyneczki? Są 2 skrzyneczki. I to jest to. I tak szczerze, pierwszy raz w życiu widzę tą miejscówkę. Okej, okay, następnie mamy tutaj taczki. Taczki wykopaliska. Wykopaliska, chyba wiem gdzie. Albo to może być przy UR, przy tych ich bazach. Także pierwsze co sprawdzimy, to te bazy. I no, taczki oni tam chyba nie mają, no ale do miejscówki pasuje. I szybko po prostu sprawdzimy, czy tam są taczki. A jak nie, no to jest jeszcze jedno miejsce wykopalisk. Na pewno tu mamy wykopaliska, ale oni chyba bez taczek przylecieli. Chociaż no mogłyby tu być taczki, ale nie ma. Druga miejscówka to jest ta miejscówka. Tylko tutaj Klombo chodził i on mógł te taczki rozwalić, ale chyba już widać. No, tu jest pełno taczek. Tu mamy pierwsze taczki. To które to są? Drugie. Muszę pokazać, które to są, czy nie? No. Jest ciężar... Dobra, jest ciężarówka w tle, ale ona tam stała. Ej, tu zawsze była ciężarówka w tle, tak mi się wydaje, i to są chyba te taczki. Tak, brawo. I ostatnie moje zdjęcie i jest to u pana Jonesiego, tak? Się nazywa ta miejscówka? Nie wiem, no ja ci nie mogę powiedzieć, Ewelcia. No ja na pewno wiem, gdzie to jest, bo ja robiłem zdjęcie, jak widzę tam u Eweliny na monitorze, no byłoby ciężko, ale ma być ciężko. Tu jest jeszcze taka miejscówka. To będzie tu. Jesteś pewna? Podam ci podpowiedź, że to nie jest na tej miejscówce, którą zaznaczyłaś. To jest miejscówka ta, którą ja zaznaczyłem w okolicy gdzieś. No, to co lecę? Odpowiem ci, że ty na jednej z tych górek chyba stoisz. To nie jest ten styl tutaj budowania. Ewela, jesteś gotowa? Nie, czekaj!
Ej, Rafał, a to nie jest na John Sim? No nie, no mówiłem ci, że przecież dałem ci podpowiedź, Ewela, że to nie jest tam. Przegrałaś, Ewela. Twój czas się skończył, Ewela, także no dokładnie ta piramidka, to starodawne coś jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj, Ewela. Jestem przykry, dobra. Ostatnie moje zdjęcie jest to wiatrak i jest to wiatrak przy sanktuarium gdzieś, bo mamy tutaj takie ten, ale to właśnie będzie, jak Ewela tam dużo o Johnsonowisku czy kimś tam mówiła, to wygląda na to, że ona dała z tej miejscówki. Jest to dokładnie gdzieś tam, przy Johnsonowie. No ja już ten wiatrak tu z daleka widzę, ale to może być nie ten, bo mogą być jeszcze inne. Na pewno tutaj jest palma, są pomidory posadzone, kamienie, dobra. Ewelina, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Tak, także w dzisiejszym odcinku przykro mi to stwierdzić, ale chyba wygrał Rafał. Yes!